Prosimy o komentarz do spotkania, które za nami. Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie. Sezon na horrory trwa, jak widać. Także myślę, że kibice wyszli dzisiaj zadowoleni z tego meczu. Bo trzymał w napięciu do samego końca. Natomiast co do gry. Krótka analiza była już po meczu. I przede wszystkim powiem w ten sposób. Tutaj nie chciałbym jakieś poszczególnych akcji czy poszczególnych zawodników. W tym momencie to jest za szybko na to, żeby oceniać. Natomiast na pewno nie może się zdarzyć sytuacja taka, że w jednej kwarcie, znaczy w ciągu 10 minut tracimy 30 punktów. I to się zdarzyło dwa razy w dniu dzisiejszym. Początek spotkania zagraliśmy bardzo dobrze, bardzo agresywnie, tak jak się nastawiliśmy na to spotkanie, aby nie dać poczuć zawodnikom z Łodzi, że będzie szansa na zwycięstwo tutaj u nas w domu. Natomiast druga kwarta, no wydaje mi się, to jest oczywiście moja tylko opinia, zbyt szybko odpuściliśmy ten mecz. To znaczy po przewadze kilkunastopunktowej, nie wiem, 15-punktowej chyba już, po prostu przestaliśmy bronić. Przestaliśmy grać na tyle agresywnie, żeby utrudniać zawodnikom z Łodzi poczynania ich na boisku. Sytuacja powtórzyła się właściwie identycznie w drugiej połowie, ponieważ przeprowadziliśmy męską rozmowę w szatni. Chłopacy się bardzo razem motywowali do tego. Zresztą to było widać na początku trzeciej kwarty i na boisku, i na ławce. Zaczęliśmy grać naszą koszykówkę agresywnie w obronie. Natomiast na koniec spotkania to już wszyscy widzieli. Sytuacja się zmieniała bardzo szybko. I tutaj właściwie jeden żurb, jedna zbiórka, jeden jakiś tam gwizdek mógł zmienić obraz tego spotkania. No, 6 sekund przed końcem spotkania wszyscy byli szczęśliwi. Ta ostatnia akcja, gdzie zawodnik ŁKS-u przekazował całe boisko, był naciskany przez dwóch zawodników. Przez dwóch naszych obrońców piłkę miał zawodnik, który do tej pory nie był groźny w ataku, także teoretycznie tak to powinno wyglądać. Wyrzucił piłkę, wpadła do kosza i tyle. Także jeszcze raz powiem, reasumując, te dwie kwarty były w naszym wykonaniu naprawdę słabe, natomiast chciałbym podziękować chłopakom za to, że włożyli naprawdę wiele sił i zostawili dużo zdrowia w dniu dzisiejszym na parkiecie. Dziękuję bardzo. I want to say is I'm really upset and really sad about this, the end of the match. It was the same energy and same motivation like the games before. Someone can think that we are going relaxing that match because we are positioned on the board, show us that we are like favorite, but it didn't mean like that. They're an unpredictable team. They have a lot of shooters, you know, they run, they shooting, they play the transition, and they are unpredictable. But I think that we supposed to finish this game in the second quarter, but we let them to chasing us, and they get us, and you know, on the third quarter, you know, we start to play better, but they again come back, and on the end we play gambling, and they have more luck in that gambling, and they win. What to say? It's a league goes further, and you know, I hope that we make some good stuff in the game who comes. Urosz podkreślił, że no jest smutny, zresztą cała drużyna jest smutna z powodu wyniku meczu. Była ta sama energia jak w meczu poprzednim, natomiast ten mecz skończył się troszeczkę inaczej. Stawiano nas w roli faworyta, no, okazała się drużyna ŁKS-u drużyną nieprzewidywalną i nie mogliśmy też... oni rzucali i te ich akcje były takie nieprzewidywalne. Powinniśmy zakończyć ten mecz w drugiej kwarcie, natomiast pozwoliliśmy, że nas dogonili, następnie utrzymywali remis. No i to samo zdarzyło się w drugiej połowie, ale na końcu to już była loteria. No i tą loterię przegraliśmy. Ale liga toczy się dalej, więc miejmy nadzieję, że będzie lepiej. Dziękujemy bardzo. Prosimy o pytania. Ja pytanie o Archibeka, bo tak wszyscy się zastanawiali. Ja wiem, że to tak się z boku łatwo mówi,
jak to możliwe, on z tymi czterema faulami gra i nie dało się na nim tego piątego wymusić. Nie wiem, czy jakieś zadanie mieli koszykarze, żeby spróbować to zrobić, czy nie? No, oczywiście, że tak. No, przecież taka informacja od razu jest podawana z ławki. Spróbowaliśmy kilka razy takiej gry, natomiast no, taka jest koszykówka. Tutaj wszystkiego nie da się przewidzieć i powiem w ten sposób. No, grałem w tysiącach meczach gdzie zawodnicy mieli po cztery faule i grali do grywki. Natomiast moim zdaniem rzucenie piłki właśnie specjalnie dla tego zawodnika, czy dla Ganiego akurat w tym momencie, i granie specjalnie na faul nie przynosi takich efektów, bo to wszyscy wiedzą, że jest to ta akcja i nieraz po prostu się nie udaje. Także, ale takie próby też były, oczywiście takie próby były. Natomiast no Gani przeciwko niemu też w ataku grał dobrze i zdobywał punkty. Wielkie brawa dla Arcibeka, że sobie z tym poradził. Can I ask? I want to say that you know it's not problem how we play in offense because we score 103 points. It's problem how we play in defense because he had four fouls, but they didn't play such a good defense. We score a lot of points over him because you know he just didn't want to make the foul. He take care about yourself. But problem is you know my losing ball. Problem is Walter losing ball in the end. But I told you that on the end it was the gambling, you know, and you know we're supposed to finish this game early. Uroż podkreślił, że problem nie była nasza gra w ataku, a nasza gra w obronie, bo zdobyliśmy 103 punkty. Natomiast jeżeli chodzi o zawodnika, to on dobrze grał w ataku, natomiast w obronie nie grał dobrej gry, ponieważ Gani zdobył na nim dużo punktów. Natomiast utrzymał się. Problemem były też straty. Straty Urosza czy straty Waltera w samej końcówce, no i końcówka, która była loterią. Jeżeli nie mamy więcej pytań, to bardzo.